Dzień dobry, kochani. Witamy was bardzo serdecznie. Jesteśmy na Mazurach. Dziewczyny zjadły naleśniki, które babcia zrobiła. To Dziurek składa rowery. Tak jest, z rana mi się trafiło. To ja robię naleśniki dla ciebie, żebyś miał później tę moc. O, dziękuję. To tak samo jak zeszłym razem wygląda wszystko. Tutaj mają pokój dziewczynki. Proszę bardzo. Tak naprawdę to są dwa miejsca do spania. I jeszcze tam, także Lili spała na górze. Mijeczka na takim ogromnym łóżku. A ostatnio jak byliśmy, spaliśmy wszyscy w tym pokoju. My z Todziem na dole i z Miją. No i Lili spała na górze. No i wam też spoko było, bo przyjechaliśmy wtedy chyba na jedno czy na dwie noce do Agi. Ubranka tutaj już poukładana. O, to wam chciałam pokazać. Pokazywałam wam chyba na Instagramie, na Instastory. To jest coś rewelacyjnego. Dziewczynki cały czas się tym bawią. Lili tworzy takie fajne rzeczy dla Barbie, krzesełka. Naprawdę bardzo wam polecam. Mama to moja zamawiała, jak kupowałam. Ja coś tam dla chłopaków, jakieś samochodziki i zobaczyła coś takiego i zamówiła. Nie wiem, kochani, zobaczcie. A to jakieś czeskie chyba. Jeżeli gdzieś coś takiego znajdziecie, bierzcie. Naprawdę dzieciaki będą zadowolone. I takie fajne, zobaczcie. Pudełeczko, cyk, cyk, walizeczka jest. I dziewczyny sobie tworzą okulary, krzesełka, jakiś rower. Naprawdę, bardzo wam polecam, super. Taki pokoik, salon. Już oczywiście wstały i od razu malowały. Muszę tutaj posprzątać troszeczkę. Mamy kot, wzięliśmy sobie frisbee. No takie wiecie, tutaj śniadanko było, naleśniki babcia nam zrobiła, to Mija zawsze połowę naleśnika je. I chodźcie, tutaj jest nasza sypialnia, bardzo dużo miejsca, wygodne materace, naprawdę super. Tu dla dzieciaków przywiozłam Kinder niespodzianki, mam jeszcze takie inne niespodzianki, tu jest nasze ubranka są. I to już wam pokazywałam, jak jechaliśmy do... Gdzie my jechaliśmy? A, wracaliśmy chyba z Czarnej Góry. Kupiłam w Biedronce takie rzeczy. I teraz dokupiłam. Mają te okulary tutaj. Wzięłam. I zobaczcie, dokupiłam jeszcze takie rzeczy. Chłopakom wzięłam to, co dziewczynkom wcześniej kupiłam, a dziewczynkom teraz takie dodatkowe. Także jak się ściemni, to im dam i będą się dzieciaki cieszyć. Tutaj mój plecak ze sprzętem. Jeszcze nic nie wyjęłam, no w końcu wakacje, tak? No to tak. No i jest jeszcze łazienka. A, jeszcze kuchnia tutaj. Robi śniadanie. I łazieneczka. Łazieneczka też jest spoko. Co robią? Ojejku. Dziewczynki szukają domku chłopaków. No i taka łazienka i super, że jest korzyk. To wszystko sobie można tutaj wyjąć. Także tak wygląda nasz domek. Coś fajnego spakowałam. One nic nie wiedzą. Coś fajnego. Mamunia zawsze coś fajnego ma. Chodźcie na tą stronę, do tatunia. No dobra. Na 3, 4? 3, 4. Co to? Co to? Krzyczę. Ale z czym? Mój dla mnie nowy dzwonek? Nie dla mnie. Dla Mijeczki, ten, bo tobie działa. A to? A to co to? No, naciśnij. Na przykład musisz jechać i tak. Uwaga, jadę. Tata, mam tylko szycę. Tata, chcesz zabić mi ten koszyczek? Tak, zamontuję. Zobaczcie, idą sobie dzieciaki. Tadziulek, czy ty to widzisz? Jakie słodziaki. Halo! Jesteśmy, płyniemy na kajakach dziś. Lili, jak ci się podoba? Chcesz wiosła? Dobra. Lili, proszę bardzo, wiosło. Lili, zostaw te kwiatki. I wiosłuj. Lili ma zawsze taki nawyk. Jak chcesz, to musi coś mieć w ręku. Oj, zakręcamy! Oj, to będzie zderzenie! Zakręcamy! Kajakiem też można wypaść z rzeki. No. Z tyłu. Lili, zakręcamy szybko, patrz! O tak, właśnie.
Tacie też. Zobacz, jak krzaki wjechali. Widzisz, mija? Płyniemy, płyniemy. Motylek niebieski. Motylek jaki śliczny. Chciałabym być motylkiem. Chciałabyś być motylkiem? A zobacz, jakie drzewo, widzicie? Widzicie? Zobacz, Mija, tutaj jak drzewko mijamy. Piękne. Jak się Lili podoba? Ale ty jesteś pracuś, ja cię Lili. Jaki ty jesteś pracuś. Cześć, kaczuszki. Cześć, kaczuszki. Zobaczcie, jaka czysta woda, Todziu, widzisz to? Widzę to. Ale super. Czysta, Lili, za te glony widać. To są glony? Tam na dole, no, glony. Mama, gdzie one są? No daleko, już płyną. Ale to my jakieś zawody, czy co? Czy tak rekreacyjnie? No nie, właśnie co wiem, jak się... Wow, ale coś fajnusia. Dobra, tata, proszę wiosłować. Nie ma ziemania, proszę wiosłować. Jedziemy. Cześć, łabędzie. Cześć, łabędzie. Cześć, łabędzie. Gdzie płyniecie? Chyba na to słaba. Lileczka daje radę. Pięknie, kocie. Brawo, brawo teraz. Tylko brawo. Lewo znaczy się, excuse me. Lewo! Jak jeździłeś na takie pola, mamy ten dzikie. Zejście do jeziora było właśnie. No, dokładnie. Zmiana furmana, dziewczyny teraz razem. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w pepce, a misio piku piku, na robim pepce siku. A teczka była chora, więc poszła do doktora. Pan doktor był pijany, przylepił się do ściany, a ściana była mokra, przylepił się do okna, a okno było duże, wyleciał na podwórze. Na podwórzu były dzieci, rzuciły go do śmieci, a w śmieciach były koty, podarły mu galony. Zostaj mi budzi! Super było. Dobra, no to dajemy, tatuś, teraz tą stronę. Płyniemy dalej. Zostało jeszcze ile? 7 km? Nie no, pogoda teraz jest rewelacyjna. Wypłynęliśmy właśnie na jezioro. Zobaczcie, jak tam kaczki są. Ale pięknie. Tata, no płyń. Kolejny postój i kolejne jedzenie. Dopłynęliśmy. Zapraszam. Zaparkowany. Normalnie robi się ile? W 6 godzin? No 6 godzin. A my zrobiliśmy 3 i pół. Jakoś płynięcia. Także powiem wam, super. I nie mam siły chodzić. O matka, jakie zakwasy. Wróciliśmy do domu i trochę tutaj się pomoczyło rzeczy. Zobacz, cała bluzka moja mokra jest. Od czego? No. Tak wiosłowałaś? Rzeczywiście. Wiosłowałaś. Staniczek, jeden mam. Mokry. Jak to? Myślałem, że jeden znowu wzięłaś. To już nie jest moja wina tym razem. I tak. Geterki trochę przymokre, bluzeczki, to co było w worku. Ślicznie. Jacie, jaka łaka. No łaka, łaka. Prawie ślicznie, nowe trendy. Odpoczywamy. Tatuś z piwkiem, ja mam kawę. Dzieciaki pobiegły do Agi. O, jaki to jest skarb. Jejku, słuchajcie, jutro to ja będę miała takie zakwasy. Ile my? 15 km. No z 15 przebiegliśmy. I nie obijałam się nic a nic. Oj, nic, nie wymikała. Todek machał, ja machałam, jesteśmy padnięci. Że teraz się wykąpaliśmy wszyscy i się relaksujemy i chyba będziemy dzisiaj robić grilla, tak? No jak najbardziej. No, to teraz będziemy szyć, zobaczymy co tam dzieciaki robią, ale powiem wam, że nawet jak przystanęliśmy, jedliśmy te placki ziemniaczane, to dzieciaki tak razem wspaniale się bawili. No kur...
kurczę. Lili masowała Oskarka, Oskarek masował ją. Mija się tam przekomarzała z Mikim, biegali dookoła i potrzebują naprawdę nikogo więcej. Już jak no są to panie, to nie. Ciężko komuś z zewnątrz dołączyć do tej paczki. Chociaż zawsze mówimy, bawcie się dziewczynki, ale już tak widzą tylko jedna drugą i chłopak. Dobra kochani, to my się tu dalej relaksujemy. Dziękuję.